bardzo, bardzo serdecznie witam wszystkich. I takich. Wszystkich, którzy zechcieli przyjść do Młodzieżowego Domu Kultury, aby uczestniczyć w pierwszym z cyklu, które powstaje, spotkań wokół sztuki, rozmowa z. Dziś będzie to rozmowa z panem Krzysztofem. Więcej na temat pana Krzysztofa i jego artystycznej działalności dowiecie się państwo podczas tego spotkania, ale również od pań, które są pomysłodawczyniami. Bardzo trudne słowa, ale udało mi się z państwa pomocą tych spotkań, a jest to pani Hania Olejnik i pani Kasia Występska. W związku z tym i oddaję im głos. Dobrze, to ja może pokrótce powiem o naszym właśnie cyklu Nowy Cykl wokół sztuki, rozmowa z. Będzie odbywał się raz w miesiącu w Młodzieżowym Domu Kultury i będzie dotyczył właśnie działalności twórców ostrowskich i powiatu ostrowskiego, którzy zaprezentują nam swoje prace i zainteresują nas swoją sztuką. Oddaję głos proszę. Pani Krzysztofa. Dzień dobry. Ja będę troszeczkę dłużej dzisiaj przedstawiała Krzysztofa. Będziemy troszeczkę dłużej rozmawiali o jego twórczości. Chcemy dzisiaj przede wszystkim prześledzić jego, chociaż tak w pigułce, drogę twórczą, bo nie uda się tego zrobić w pełni. Powiem tylko to, co chyba już wiele osób wie. Krzysztof jest ostrowianinem. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu, ale jeszcze wtedy pod nazwą Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Poznaniu, więc bardzo renomowana uczelnia. Następnie brał udział w wielu wystawach twórczości także nauczycieli, bo jest też czynnym nauczycielem plastyki oczywiście. Wystawiał w latach 80. i 90. zwłaszcza za granicą swoje prace w Niemczech, we Francji, w Szwecji, prawda? Jego prace znajdują się także w wielu domach, w wielu kolekcjach prywatnych, także w wielu ostrowskich domach, prawda? Dzisiaj jest znany przede wszystkim nie tylko jako artysta plastyk, które maluje wspaniałe obrazy, o których nam dzisiaj opowie, ale także jako twórca, jako założyciel jedynej jak dotąd takiej galerii, nieinstytucjonalnej galerii 33, znajdującej się tutaj po sąsiedztwu przy ulicy Wiosny Ludów 17. 17. Zawsze się zastanawiam. Także, no i jeszcze bardzo ważna rzecz. Niedawno Krzysztof wrócił z Lublina, gdzie miał indywidualną wystawę, bo także ma ich sporo. A od 2 lat uczestniczy w bardzo prestiżowej wystawie, jaką jest Salon Jesienny w Paryżu. Jest to cykliczna wystawa odbywająca się już od 100 lat. Teraz przypada 110 lat. 3 roku. I tam Krzysztofa pracę w tym roku można było oglądać pośród kilkuset artystów z całego świata prezentujących różne kierunki sztuki. I także mojego ucznia Szymona Wojtaka. Tak. Niesamowity prezent, że praca ostrowianina Krzysztofa Ryfy, jednego z 5 Polaków, w tym roku można było oglądać wśród prac artystów z całego świata, wśród różnych kierunków sztuki, także rewelacja. Wszystko w ogóle tutaj, Krzysztofie, zaczęło się właśnie tutaj w Młodzieżowym Domu Kultury. To wszystko, co tutaj oglądamy, to chyba efekt pierwszych zajęć tutaj pandemii. Czy możesz nam za tego powiedzieć? Tak na wstępie, to chciałbym serdecznie podziękować dyrekcji i tu panią pani Kasi i kolegę Michałowi za to, że mnie proszą tutaj na to spotkanie. Jest to pierwsze w moim jakby życiu z Denisa, że inaczej, a to jest spotkanie autorskie pierwsze po latach. Także też mam tremę, tak jakby przyjdziecie do tradycji, macie tremę, tak jak się mam tremę. Także wiadomo. Ale dziękuję pani dyrektor, tutaj paniom za zorganizowanie i za zaproszenie. No i wam, drodzy, od dzieciom przeważnie tutaj powiem, że to dla mnie najważniejsze, bo to są przyszli odbiorcy sztuki, to są przyszli historycy sztuki, to są przyszli artyści, którzy będą malować, tworzyć wnętrza, może być architektami, może lekarzami, może prawnikami. Ale właśnie kontakt ze sztuką mi się wydaje potrzebny, bo tak by szlifuje każdy diament. Bo dla mnie ja uważam, że każdy z was jest diamentem i ten kontakt ze sztuką, z poezją, z malarstwem, to jest coś pięknego. Po prostu wtedy możecie się znaleźć w wielkim świecie, w różnych sytuacjach i wtedy elegancko. Tak, mam dużo znajomych właśnie lekarzy, którzy właśnie bardzo się interesują sztuką. Ja bym gdzieś podziwiał za tych renesansów, baroku, czy z kiedy do średniowiecza budowy, czy z seniorem malarstwa. Także
nie każdy musi być artystą, bo to jest bardzo trudna droga w życiu, ale cieszę się, że was tu jest i wszystkim dziękuję, tym małym i tym starszym i tym już moim podopiecznym, którzy ze mną teraz kroczą równo krok w krok po wystawach i wam wszystkim, też mam dużo znajomych, z którymi tutaj zaczynałem w Domu Kultury Pracy, byliśmy na pierwszym plenerze, Rzepkowi Piotr był ze mną, też dostał nagrodę kiedyś. Z paniami pracowałem kiedyś w Zapie, tam miałem pierwszą wystawę w Zapie, też bardzo się cieszę, że was tu jest. Wspomnienia, czy dzięki wam za to wszystko, za ten dzisiejszy wieczór, bo ja wspominam sobie, tak już pani mówiła, teraz usiądę, wszystkim dziękuję jeszcze raz serdecznie za to przybycie techniczne, przybycie. Ja usiądę i powiem wam tak, bardzo się cieszę, że wy tu jesteście, bo jak widzę, no takie fajne dzieciaki po 10-12 lat, to ja wam powiem, że ja zaczynałem tak jak wy. Też miałem, chodziłem do 7, do 8 klasy i właśnie mój pierwszy kontakt ze sztuką to był Dom Kultury tu młodzieżowy. Tu wtedy jeszcze uczył świętej pamięci bardzo. Muszę wspomnieć to nazwisko, bo bardzo ważne, dużo dla mnie też zrobił pan Hausmann, był dyrektorem, jak ja tutaj zaczynałem, bardzo serdecznie przyjął, jak nie miałem pieniążków, to bym wtedy taki młody być, jak to by też dyskoteka była, to zawsze dlatego, że chodziłem do Domu Kultury, to mnie wpuszczał. Także fajnie, tutaj opieka dla panu Heniu Krupka, który uczył w trzecim liceum, on mnie wziął pod swoje skrzydła. Byłem taki jakby, dostałem nagrodę z Danii, to była w Warszawie, ambasada duńska organizowała właśnie Andersena konkurs, dostałem tam wyróżnienie, wtedy jakąś tam nagrodę, nie pamiętam, ale właśnie tu w Domu Kultury zaczynałem te pierwsze kroki. I tutaj właśnie spotkania właśnie z dyrekcją, która bardzo była serdeczna, tak jak dzisiaj ta też, potem tam dyrektor też był bardzo w porządku. Pamiętam, potem pan Heniu Krupka, już dzisiaj jest na emeryturze, też dużo mi pomógł. Potem przeszedłem do Domu Kultury, z tego młodzieżowego, wiadomo, wy też pójdziecie dalej, bo tutaj się zaczyna te pierwsze kroczki, tak? Ale jak się ma 15-16 lat, niektórzy to są starsi, że się chodzą. To jest sympatia, że są takie piękne, ja na przykład. Słowo, bo sprostuję cię chyba, bo u nas można chodzić do 25 roku życia, pod warunkiem, że się studiuje, prawda, tak, pani dyrektor? Także tak, u nas można cały czas. No widzę tą drogę młodzieży, że zaczynają tutaj do 15 do 18 roku, potem przechodzą do odseku. A dlaczego mówię o odseku? Ponieważ ja już też, jak ta moja droga kadencja tutaj się skończyła, to potem poszedłem właśnie, mając 18 lat, do Domu Kultury. To był Dom Kultury Kolejarza, wtedy pan tam dyrektorem był pan Radomski, bo wcześniej był wasi dziadek, też jest tutaj tak, już dziadek, uciekł mi z tej tereny, dziadek się nazywał, pan Zieliński, tak, też dyrektor, no mówię tak za dużo może, ale też i właśnie pan Gaworzewski, który skończył studia w 79 bodajże roku, zaczął pracę w Domu Kultury, ja akurat poszedłem wtedy pod jego skrzydła i tam działaliśmy w pracowni, robiliśmy martwe natury, przygotowywałem się na studia, wielu młodzieży też chodziło przyjaciół ze mną. Właśnie te obrazy twoje pierwsze, tam Krzysztof, chyba wiele osób tutaj będzie pamiętało, że funkcjonowała wtedy w Oceku Galeria 80, prawda? Którą prowadził właśnie pan Tadeusz Gaworzewski, do której ty zresztą należałeś, należały tam jeszcze Piotr Łopatka, Romek Maciejewski, Józef Będziecha. Tak, to taka znana też wtedy była grupa ostrowskich twórców i tak Krzysztof się z niej wywodzi, ale wtedy malowałeś zupełnie inaczej niż na obrazach, które widzimy tutaj za nami, prawda? To były obrazy, można powiedzieć, realistyczne. Zaczęły powstawać pierwsze cykle Zaułki Ostrowa, Uliczki Ostrowa, Podwórka. Były to dosyć zapuszczone podwórka, niezbyt estetyczne, z jakimiś koszami na śmieci. I tak właściwie wychodziłeś od takiego malarstwa bardzo realistycznego. Tak? Ale to chodziło też Sztalugą, tak? Z Sztalugą też jeden obraz jest też bardzo wartościowy, który udało się go zdobyć, nawet się przynieść. Właśnie tam kiedyś, gdzie teraz jest biblioteka, był takie stare, wspaniałe kasztany. I tam właśnie też masz natura z tych majów, kwitły kasztany. Też bardzo dużą sympatią wielu ludziom ten obraz. Też bardzo do myślenia taki promień światła wpadający, bo tam byśmy mieli wtedy pracownię w piwnicy, bardzo ciemno. Tam stworzyliśmy i właśnie jak się otwierało to wielkie okno, to się wychodziło od razu do tego parku, tam te kwitnące kasztany po piękne. No właśnie zaczynałem od kasztanu, albo Raszkowską malowałem kamienicę, także zaczynałem. Potem podwórka tutaj Ostrowa z znakami Zakaz Gwiazdy, Zaułki, żeby ten akcent dać. Także podwórka tutaj też na Wiosny Ludu, nie wiedziałem, że tu będę miał galerię, o której też właśnie pani mówi, te stare śmietniki, jakiś klimat był na Glorii Jadwigi też wspaniałe, też także potem jak pracowałem w Domu Kultury, to w Krotoszynie
w pewnym czasie. Na początku pracowałem tam przed szkołą, to malowałem też Krotoszyn, zamki Krotoszyna, też tam jest Krotoszyn, ale pani... Ale bardzo mało się tutaj zachowało. Bardzo mało się tutaj zachowało. Ale mamy niespodziankę, ale oni za momencik, bo od tych zakupów Ostrowa potem były cykle ptaki, owady, też tak można powiedzieć, bardzo malarstwo realistyczne, blisko natury, przedstawiające w tym momencie. A taki przełom nastąpił w latach 80., kiedy Krzysztof zaczął malować taki film, z którego zaczął być mocno znany, czyli Teren Skażony. Była to odpowiedź na Czarnobyl, tak? Wybuch w 86 roku. Powstało prawie 30 prac. Ponad 30 prac. I tutaj nastąpił taki przełom w relacji. Ja bym może chciała pokazać teraz tych parę obrazów, tak? No jeden się zachował, taki no dosyć szybki, ale się zachował. Ale to już ma. Są schowane, bo one miały być najpiękniejsze koszy, najpiękniejsze obrazy. Najpiękniejsze obrazy poszły w świat. One nie miały być ładne, one miały wyrażać to, co nas otacza. I to jest obraz, który już ma 40, może być prawie lat. I właśnie to jest tak jakby granica Polski, tak? I tutaj szkielet ptaków, kości, skały, ten teren skażony, tak? Po prostu został teren skażony i były całe serie. Były serie, że na przykład za folią był ptak, była torebka, tak jak chodzą w maskach, zbierają, badają, potem tak mi się stało. Akurat na strugu miałem, bo ja mieszkałem w takim paniemieckim domu, to były szkieleciki ptaków, to mnie dało takie natchnienie, żeby po prostu wziąć ten szkielecik ze strugu i tu przykleić i za folię, po prostu, żeby jakby taki protest, żeby dać do zrozumienia, że jednak o tym się nie mówiło, starało się nie mówić, a jednak miało to duże znaczenie. Ten cykl, gdyby jakby był w mojej twórczości przełomem, bo dzięki temu cyklowi dostałem, byłem w Warszawie, dostałem papiery ministerialne w Ministerstwie Kultury i Sztuki właśnie i brałem udział w takiej słynnej wystawie Arsenał w 1988 roku. Właśnie nie udało mi się tego albumu przywieźć, ale tam właśnie był taki ptak, szkielet ptaszka, który miał przywiązaną jakby nitkę, drapkę taką i to przywiązanie z jednej strony do ziemi, a to, że nie mógł uciec, bo teren został skażony, nie miał tej wolności, tak? Nie miał tej decyzji, żeby uciec daleko i żyć i w pewnym momencie się zatrzymał i to był taki proces, no było dużo tego, to był taki mój, jak gdyby, miałem też małe dzieci, wtedy byłem też żonaty i też, że ona miała pewne kłopoty z tego powodu, też tam były takie rzeczy. Warto dodać, że dwa razy... Chciałem wyrazić to. No i też były takie trudne czasy, że kiedyś mi dwa obrazy zdjęto z jednej wystawy, potem z drugiej, bo to były takie okresy, że ktoś przyjechał i się dopatrzył właśnie, bo były jeszcze kolejne gazety, o tym czasie tak, że wtedy jest zdjęto z wystawy. Nie, niektóre panie pamiętają, które działały, które nauczyciela, to, że wtedy była taka historia, tam kazano, że nie, tam dość wtedy była kiedyś sytuacja. No właśnie i teren skażony, to był taki punkt wyjścia do takiej własnej twórczości, poszukiwania, wyjście z tego realizmu i przejście do takiej formy bardziej metafizycznej, metafory do poszukiwań. Ale chcę wam coś pokazać, bo to też jest bardzo stara praca, ona ma 40 lat. Ja wtedy miałem bodajże w Domu Kultury 18 lat, był taki konkurs ogólnopolski, wtedy działałem to, jeszcze pan Kaczmarek za mną mówił, był taki ogólnopolski konkurs Sport w Sztuce i to właśnie z Poznania znani artyści byli, ja wtedy byłem małym chłopakiem, na takim zwykłym, to nawet jest chyba ramka z Domu Kultury, gdzieś tam była, szybko naciągnąłem, na tą ramkę naciągnąłem, tak, wojskami, tak, no to byłem, tak zaczynałem. I tu właśnie ten sportowiec, który jak tu już on bardzo wszystko, już to lata i tutaj był stadion, flagi, państw, i on jakby uniesie ponad to wszystko, tak? I tu, no też, czyli po prostu szukałem, ale potem jednak staram się od tego realizmu uciekać. Staram się bardziej wrażeniowo malować, jak to pani najwyżej wam opowie. Szukałem własnej drogi, bo każdy z was, czyli tak jak mówisz, go poznaje tego utwora, tego muzyce, samo każdy nas chciałby, żeby go poznać w tego dzieła, tak? Ta droga jest bardzo długa i trzeba pewne rzeczy terminować, oczyszczać, tworzyć coś nowego, także ale jest to fajny proces, tak? To się żyło z tym, jest. Czy te obrazy różnią się od tych, które są tutaj, na waszym zdaniem, na pierwszy rzut oka? Różnią się trochę, nie? A jeszcze mam... Aha, mam jakbyś jeszcze właśnie pokazał ten jeden stary też obraz. Bardzo stary obraz też wam chcę powiedzieć, że jak zaczynałem malować, żeby to było prawdziwe, też się zachował z 79 roku, obróciłem cię?
Państwa, przepraszam. Już jestem 34 lat. Tak, 79 roku była zima. Zima, mroźno, zimno, zobaczy płaszcze. A ja poszedłem z kolegą, panem Romanem Maciejewskim i z panem Sójką i poszliśmy, postanowiliśmy iść na piaski, zmarznić i malować. Mieliśmy herbatę i to jest na piaskach po prawej stronie, ta taka stara stodoła i brzuski, zaganie się to w pewnie duże brzozy. Czyli tak malowałem kiedyś też, widzicie, tak? Czyli też bardzo realnie. Ale już bardziej to pociągnięcie pędzla, starałem się właśnie odchodzić, tak jak tego sportowca od anatomii, staram się szukać właśnie innego wyrazu. I to jest taka, chciałem wam pokazać tą drogę, że nie od razu się tworzy tego typu rzeczy, tego typu, tylko że to jest bardzo długi proces, bo na to trzeba być jakby przygotowany, trzeba mieć punkt wyjścia, malować, potem uporządkować i tworzyć własną, jak drugi etap. Historia do tego, co oglądamy tutaj. I dzisiaj tak nie bez powodu zostało tutaj, przyniósł tych kilkanaście prac, bo chcieliśmy trochę o tych pracach porozmawiać. To są prace właściwie większość chyba z ostatnich ilu lat? Z trzech. Z ostatnich trzech lat. Część z nich mogliśmy oglądać na najnowszej wystawie Krzysztofa Ryfy, która była w październiku w Galerii 33. I ja cię chciałam zapytać, jak ty malujesz? Czy, żeby powstały takie obrazy, czy ty masz w głowie koncept, czy masz pomysł na obraz, czy masz cały zarys obrazu, czy wszystko powstaje w trakcie? Ja kiedyś to nie zabrałem, bo nie zdążyłem znaleźć, ale kiedyś to robiłem szkice do obrazu, ale w pewnym momencie mi to odbierało tą możliwość, przenoszenie szkicu na obraz odebrało mi tą możliwość, jak gdyby tworzenia, tak, bo wtedy mi to ograniczało, że przenosiłem po prostu pracę z tej małej na tą dużą i postanowiłem, że zrobię tak, że szkic zostanie tylko w zamyśle i sam proces twórczy, żeby polegał, żeby ta, bo ta niewiadoma, wy też chyba robicie, jak malujecie, nie? Dużo farby kłaść, co wyjdzie, szukacie, potem wyobraźnia działa, a co to jest, jak to przedstawić, a jeszcze coś dorysować, jak kreseczkę, ani nie, to kotek wychodzi, to jakiś domek wychodzi, tak, że nie ograniczyć się, że robię projekt. Czasami trzeba zrobić, tak? Ale no mówię, ja od tego odszedłem, ponieważ mi to zabierało po prostu ten proces jakby twórczy wtedy ograniczało mi, nie pozwalało mi jakby całkowicie to, co we mnie jest, wyrazić na płótnie. Także cało to nieraz tygodniami taki obraz malowałem, ale sugerowałem się, inspirowałem się. Bardzo dużo chodziłem po muzeach, że oglądałem katalogi, na przykład ten obraz, wam powiem szczerze, to jest Ziemia, właśnie ten obraz przyjął z Paryża. Ziemia i tutaj jakby ulica nocą. I to jest ten mój dzień i noc, bo tu jest noc na dole, tu już się budzi dzień, tu postacie jak gdyby są, ich nie ma, bo jakby tak pędzimy, to nie jest niby duchy. Tu specjalnie dam takie cieniutkie kresteczki, jakby zawirowanie, tak jak jest na przykład w wodzie, jest wir. Wpadamy w ten wir życia, pędzimy, biegamy, niby nas widać, niby nas nie widać. Tam gdzieś widać trochę światła, poddali ulicę nocą, a też Vincent Van Gogh mnie Paryż nocą zainspirował. Także jak gdyby każdy obraz jest inspiracją, także po prostu wieloma artystami się inspirowałem i pozwalało mi tak, jakby przez to, że dużo oglądałem, dużo przeżywałem, pozwoliło mi tak wytworzyć te nowe obrazy takie właśnie spontaniczne. Chodziło o to, że chciałem wyrazić tą ekspresję, to co we mnie jest, tak? A też chciałem, żeby każdy coś sobie wyobraził, a nie, że idzie i zobaczy w tym obrazie, aha, bo też malowałem drogę, tu jest droga, ważny pejzaż, ładnie działa, ładnie działa, tak? Ale jak ja zrobię tego typu obraz, to każdy mówi, a co tam jest, a co tam to widzi? Tak jak pani mówiła wcześniej, dużo wystawiałem za granicą i wtedy jak wystawiałem, to u nas było wtedy bardzo biednie, nie? A tam jak jechałem, to ludzie mieli kominki, wieczorem sobie siadali, po ciężkiej pracy i obraz inaczej widzieli, zaczął obraz świecić, zaczął działać kolory, dlatego używałem też srebra, złota, żeby ten obraz zupełnie inaczej działał, rano ktoś się budził, zupełnie inaczej po południach wracał z pracy, dlatego kładłem grube faktury, bo inaczej słońce było o świcie z tej strony, z prawej, z lewej, w południu, w nocy przy świetle takim przy kominku mieniło się, zupełnie obraz inaczej działał, także i dawał do myślenia, także chciałem, żeby obraz dał do myślenia każdemu, żeby pobytał w wyobraźni. Dlatego maluję nie przedstawiająco, a bardziej właśnie tak wrażeniowo, żeby dać tę chwilę. A teraz pani może, a ja wrócę do mojego malarstwa jaskiniowego, powiem dlaczego też, dokładnie. Może to jest dziwne, że szuka XXI wieku, a dlaczego malarstwo jaskiniowe, tak niech pani to. Bo często, że twoja sztuka nie jest wyrwana z kontekstu,
że nawiązujesz do poprzedniej epoki, poprzedniej styli w sztuce i tak chyba chcieliśmy najbardziej może na tym, na przykładzie tego obrazu opowiedzieć, tak? Tego, tak. To może o tym Krzysztof nieraz, nie dwa mówi, że jego malarstwo wiąże się, czy jakąś inspirację czerpie z malarstwa jaskiniowego. Mam takie pytanie do publiczności w związku z tym, z czym wam się kojarzy malarstwo jaskiniowe? Proszę? Z mamutami, tak? Z czym jeszcze? Z ciemnością. A jak on wie? Tak, właśnie, ktoś powiedział maluszka na ścianach. Dlatego w moich obrazach, to wam powiem, dlaczego mówię, że to jest ciemno. Bo ja zacząłem, bo tak, skała ma swoją fakturę. Ja zacząłem używać tynku, czyli nawiązałem jak gdyby do skały, do kamienia. Tu też używałem tynku, w tamtym obrazie też. Większość obrazów, chociaż nie we wszystkich, też tynku. I do czego? Nawiązałem do ścian jaski poprzez ten tynk, poprzez tą fakturę. Dlaczego to jaskiń? Tu jest na przykład rowerowy ostrów. Rowerowy ostrów widać koło przednie, tu gdzieś jest siodełko, koło tylne. I co? Bardzo ważna linia, tak? Jak zwierzęta w jaskini, gdzie były bardzo ładnie linearnie linią rysowane w koło. Czyli też. Ale to nie tylko w jaskiniach, bo przecież Stanisław Wyspiański, przecież secesja też linia się pojawia. Czyli płynna kreska. Kreska, linia też jest bardzo ważna w obrazie. Ona buduje ten obraz, ona pozwoli... Nie zrobiłem tego roweru dosłownie, ale jak popatrzy ktoś tak, czy teraz rower, czy nie? Można zobaczyć. Siodełko, kierownica, tu rowerek, tak? No i właśnie to jest właśnie tynk. Tynk dlatego, że faktura skały jest kini. A dlaczego też? Tam też ten tynk użyłem. My żyjemy w XXI wieku, są tak zwane murale, malowane na ścianach domu. Czyli też my żyjemy, jak gdyby blokowiska są naszymi współczesnymi jaskiniami. I my jesteśmy tak jak ludzie pierwotni. My sobie chcemy, żeby to blokowisko nie było brzydkie, malujemy na nim mural. Tak jak człowiek pierwotny zwierzątko, bo polował, bo się tym zajmował, tak my malujemy mural, że dziewczynka podlewa kwiatki, roślinki, bo tego jest mało. Pojawiły się blokowiska, drzewa poznikały, piękne lasy poznikały, więc widzieliście nieraz murale? Czyli też jak gdyby kontynuacja od tego malarstwa jaskiniowego. Ja żyję w świecie w XXI wieku, mam kontakt z muralami, ze ścianami, z malarstwem na ścianach. Kiedyś miałem taki zamysł przenieść to, ale czy jest sens przenoszenia dosłownie malarstwa ze ścian na płótno? Nie. Ja mogę tylko dać taki symptom, że coś takiego istnieje, ja się w tym poruszam. Dlatego jak o świcie się budziłem, a w nocy był w 2012, gdy piłka nożna, tak by Coca-Cola sponsorowała piłkę nożną, tak? Więc ja rano się budziłem, Coca-Colę piłem na wzmocnienie, Coca-Cola ma kofeinę, każdy powinien, to jest niezdrowe, ale po prostu mi wkleję, że to jest chwila przeżycia, dlatego też wklejałem kolarze, tu wkleiłem Coca-Colę. Tutaj na przykład byłem na plenerze, zacząłem budować obraz, znalazłem muszlę, ja nie jadłem ślimaków, byłem we Francji, padłem drugi raz, ale nigdy nie próbowałem ślimaków, nie jadłem, znalazłem muszelkę, bo byłem na plenerze, bardzo dużo jeździłem na plenery. Tutaj bardzo dużo znajomych ze mną też jeździły na plenery. Także plenery bardzo dużo dają, zanim to się odkrywa światło, kolor czysty, świeżość taką. I znalazłem muszelki i z muszelki wyszedłem kolorystyką i zbudowałem obraz. Wyżej. Tak? Także, tak, ja bym to nazwał w pewnym momencie tak zwane malarstwo organiczne, czyli brałem jakby rzeczy, które znalazłem, ale ja byłem z nimi związany emocjonalnie w danym momencie, tak? Byłem gdzieś tam w Lublinie, za Lublinem, na granicach Polski, z granicami Ukrainy, tam takie tereny dziewicze, lasy. I chciałem coś stamtąd przywieźć, z czym byłem związany, gdzie chodziłem. Też bardzo stara praca, też była zrobiona ta praca, to był plener Susiec, piękne tereny. Znalazłem kawałek kory i zbudowałem z tego obraz. Robiło to, co ich otaczało. XIX wiek, początek XX, spotykali się w tych knajpach w Paryżu, malowali syfony, kobiety, tancerki, czyli to, co ich otaczało. My też musimy być prawdziwi, tak, że ja nie mam na przykład statków kosmicznych, bo też mógłbym pojazdy, ale to jest przyszłość. A ja zrobiłem coś innego, bo namalowałem temat narodziny. To są narodziny naszej Ziemi, jakby to chciał się spytać. Tak, narodziny Ziemi. Ona powstaje. Wszystko gorące metale.
jądro jest w środku, to już powstaje. Dopiero tutaj będą przychodziły pyły, wiesz, ptaszki się pojawią, pierwsza ziemia zarośnie, będzie zielona, tak? Ale to jest po popiołach dopiero powstawiane narodziny, tak? I to jest część dyptyku, tak? To jest część dyptyku, jest drugi, który właśnie stanowi takie zbliżenie tych narodzin, a też inne malowane. Teraz pani udzieli głos, trochę tak jak...